powracamy do rozmowy o poznańskim przeglądzie kabaretów amatorskich. Koziołek. Koziołek, tak. No właśnie, mówiliśmy o tym, że te eliminacje rozpoczęły się 2 i 3 czerwca, bo będą do 22 czerwca. I teraz jeszcze informacja dla poznaniaków, bo chcemy, żeby tak, w tym przeglądzie udział wzięli poznaniacy przede wszystkim. Wobec tego, jaka jest ta forma zgłoszeniowa? Pierwsza forma zgłoszeniowa to drogą pocztową, tak? Czyli nagrywamy na płytce CD, DVD materiał 10-minutowy, czyli stand-uperzy, piosenkę kabaretową bądź kabaret, jako grupa kabaretowa przysyłają nam takiej długości materiał z załączoną ankietą, tak? Ankiety są do możliwość pobrania tych ankiet jest z naszej strony internetowej Kabaretu Honotu www.kabarethonotu.ceba.pl. Tam jest zakładka Koziołek 2012 i jest cały regulamin tego przeglądu plus ankiety dla poszczególnych kategorii tutaj kabaretowych i można ze spokojem pobrać, wypełnić, tak, pochwalić się w tych ankietach, bo o to chodzi też, żeby nas troszeczkę przyciągnąć i opowiedzieć o sobie i przysłać na adres, który tam jest załączony, czyli na klub, na pub oczywiście, Scena Letnia pod Czerwonym Diabłem, Szewska 7 w Poznaniu, więc drogą pocztową bądź drogą mailową na adres mailowy samego przeglądu, czyli koziołekprzegląd@gmail.com i tutaj wysyłamy link, tak, do danego materiału, który znajduje się już w internecie ze swoim udziałem. Może to być długość dozwolona, tak? Nie, tutaj nie ma żadnych rygorów co do długości materiału. No i oczywiście podesłać z tym linkiem wypełnioną ankietę zgłoszeniową. Tematyka też dozwolona. Tematyka dozwolona, pochwalić się tym, co najlepsze, a później, no, jeżeli ktoś przejdzie, to będziemy mogli zweryfikować te możliwości, umiejętności. No i kiedy wielkie rozstrzygnięcie? Wielkie rozstrzygnięcie 30 czerwca opublikujemy na naszej stronie internetowej, pewnie do wiadomości wszystkich mediów, kto się przedostał do ścisłego grona wykonawców na wrzesień, październik. Oczywiście poinformujemy te osoby i już na tym etapie będziemy mogli powiedzieć, z czego te osoby będą musiały też przygotować dodatkowe numery. Piosenka kabaretowa tutaj, jeżeli będzie, na razie w tym szczególe mamy troszeczkę małą niszę co do uczestników. No, to jest specyficzna działka, ale mam nadzieję, że jeszcze do 22 nam się sporo osób zgłosi. Wiodą prym oczywiście stand-upowcy i kabarety, tu jest naprawdę pełno zgłoszeń, no, ale jeszcze tutaj uruchomimy naszą kampanię reklamową. Mam nadzieję, że piosenka kabaretowa nam troszeczkę się ruszy z wykonawcami i chyba, że te osoby przygotowują coś specjalnego i nam się odezwą pod koniec terminu, kiedy jest 22 czerwiec, no i napłynie nam sporo tego i będziemy później mieć duży orzech do zgryzienia. Ale serdecznie zapraszam, no, warto powalczyć, ma być to zdrowa rywalizacja, będą nagrody, będzie super atmosfera, więc zapraszam. Jakie nagrody, skoro już wspomniałeś nagrody o finansowe. Nagrodach? Ja powiedziałem, na tym etapie, dopóki nie ogłosimy laureatów, nie będziemy mówili o wysokości tych nagród, żeby nie było tak, że ktoś powie, a to za mało, to nie startujemy, a to może za dużo, no to w sumie nie wiadomo, jak to podzielam na wszystkich. Na pewno nagroda finansowa, tak, ufundowana przez głównego sponsora. Będą nagrody rzeczowe, które zawsze nasz sponsor, który za nami się ciągnie w Kabarecie Honotu, zawsze sponsoruje, tak, towarzysząc przy naszych występach i naszej realizacji wszystkich działań. Cały czas trwają jeszcze rozmowy, tak, na temat, na pewno te statuetki, które są, tak, okolicznościowe, będą specjalnie przygotowane na przegląd Koziołek i one też będą inne niż wszystkie, tak, no, nie powiem też jakie. Warto by mieć później taką statuetkę w domu z wyróżnieniem i się chwalić przed innymi, że jednak w tym Poznaniu zwyciężyliśmy. Ale naprawdę bardzo nam zależy, żeby ktoś na tym etapie zgłoszeń z Poznania czy z Wielkopolski, nawet spod Poznania, zgłosił się, bo na razie mamy zgłoszenia z całej Polski, a niestety jakoś chętnych z Poznania nie ma. No i powiedz mi teraz jeszcze bardzo ważna rzecz, kto zasiada w jury? Kto będzie oceniał? Na etapach 4 spotkań, które będą we wrześniu, tych przed finałem, będą to osoby ze środowiska artystycznego z Poznania, tak? Też trwają rozmowy, żeby posegregować, że tak powiem kolokwialnie, te osoby do danych spotkań. I to nie będzie jury, tylko będzie tak zwana loża szyderców. Czyli na tym etapie będą mieli możliwość wypowiedzenia się na temat danego uczestnika, podpowiedzieć troszeczkę publiczności, żeby ona mogła zagłosować na danego faworyta na tym etapie i w finale pojawi się już profesjonalne jury, które będzie decydowało o zwycięzcy, wyłoni tego zwycięzcę, a publiczność, która przybędzie na ten finał, będzie mogła wybrać swojego faworyta i to będzie nagroda publiczności.
A skąd publiczność będzie wiedzieć, gdzie się pojawić, o której godzinie? Jasne. Gdzie się pojawić, o której godzinie? Będzie mnóstwo plakatów na terenie Poznania. Będzie również uruchomiona akcja reklamowa na wszystkie możliwe portale, które są w Poznaniu. Tak? Wasza telewizja na pewno też coś na ten temat powie. Będziemy również tutaj mieli informacje w prasie, która z nami współpracuje. Czyli będzie to odpowiednio nagłośnione. I dodatkowo na naszej stronie internetowej, gdyby ktoś chciał śledzić na bieżąco, tak, to co się dzieje z Koziołkiem, to zapraszam na stronę kabaretu Honotu, tam wszystko na bieżąco jest. Powiedz, dlaczego warto wziąć udział w tym przeglądzie? Bo ten przegląd jest inny niż wszystkie. Jest sporo przeglądów na terenie kraju, nawet w Poznaniu jest też kilka przeglądów, tak? Ale ten jest specyficzny, on się odnosi troszeczkę do tutaj poznańskiego Koziołka, tak? Jak w samej nazwie, chociaż to jest przewrotna nazwa, jest tutaj Koziołek sportowy, ale ma to być taka zdrowa rywalizacja, przepraszam, w tym przeglądzie. Nie ma to być tak, że ktoś za wszelką cenę chce wygrać, tak? Bo może się pokazać, może komuś na przykład się spodobać, a ktoś wśród publiczności może się okazać jakimś organizatorem jakichś innych spotkań, tak, czy występów, zaprosi tą osobę i tak się tej osobie zacznie jakaś fajna kariera, tak, w tym, co robi. Więc warto przyjechać i tutaj pokazać do Poznania. Wiadomo, że to jest duże miasto o dużych możliwościach, więc będzie można poznać nowe osoby, może nawiązać kontakty, wspólnie później na przykład dawać jakieś występy. To jest to. Odsuńmy na dalszy plan tą główną nagrodę. Jeżeli ktoś wygra, to będzie fajnie, tak? Tą główną nagrodę, ale to ma być bardzo fajna zabawa, więc nie będziemy tutaj traktować wszystkich, że tak powiem, z góry i patrzeć na nich i wymagać od nich bardzo wiele, ale to, żeby zaprezentowali się jak najbardziej potrafią, żeby rozbawili poznańską publiczność i nie tylko, bo zapraszamy wszystkich, którzy chcą na ten przegląd, żeby zasiedli w publiczności i oglądali to na żywo, żeby się dobrze bawili. A jakie są te wymagania? Jaki jest klucz do sukcesu, żeby zachwycić też między innymi Was? No na pewno charyzma, tak? Bo to trzeba mieć. Wchodząc na scenę trzeba przyciągnąć tego widza do tego stopnia, żeby ten wzrok nie był odrywalny od tej osoby, tak? Żeby, że tak powiem, pozostać w takim amoku, od razu wejść w to, co chcą dane osoby zaprezentować, czy słowa piosenki kabaretowej, czy w ten monolog, żeby popłynąć razem z tą osobą na tej scenie. I to będzie pełnia sukcesu, tak? Jeżeli komuś się potknie noga i się nie uda, no to jest taka jest zasada, na scenie wszystko może się zdarzyć. My sami pracując w kabarecie na co dzień wiemy, jak to wygląda, a to ktoś nam wejdzie na scenę, a to ktoś coś dopowie i jednak niestety tutaj trzeba ciągnąć dalej i nie poddawać się. Warto też pokazać, że człowiek się nie poddaje w takiej sytuacji, jakoś z tego wybrnie, to punktuje i to pokazuje, że ta osoba jest elastyczna. A jak ważna jest ta umiejętność rozbawienia publiczności, rozbawienia drugiej osoby? Ja powiem szczerze tak, jedną osobę można rozbawić zwykłym żartem, takim prostym, cytując jakiś żart, tak, i wszyscy będą się śmiać, a niektórzy na poziomie takiego żartu, że tak powiem, bardziej teatralnego, no powiedzą, kurczę, to jest niezła sztuka, bo pokazali to w taki sposób, poetycki, że no, trzeba troszeczkę przystanąć, powiedzieć, no postarali się, tak? Więc mówię, tutaj nie ma reguły co do rozbawienia publiczności, bo mamy taki duży wachlarz kabaretów, tak? I mamy też, widzimy po tych zgłoszeniach, że niektórzy się bawią naprawdę ten poetycki kabaret, tak zwany, to jest bardzo ciężki kabaret, ale bardzo ambitny, to trzeba przyznać i tutaj trzeba bardzo dużo pracy w to włożyć, żeby coś takiego przygotować, jak skecze czy monologi, że z tego też coś może być, bo niekoniecznie trzeba się z takich błahostek śmiać, tak? Które są takie proste, a też taka ciężka praca później się okazuje, że no, trzeba przystanąć, posłuchać i jednak coś w tym takiego zabawnego jest. Ja ciebie spytam jako przedstawiciela kabaretu Honotu, czy wy również pojawicie się na scenie we wrześniu? To znaczy tak, to będzie też wielka niespodzianka. Na pewno będziemy prowadzili cały ten przegląd, tak, ze sceny i z tak zwanego lotnego reportera, który będzie wśród publiczności i będzie na bieżąco z tą publicznością też rozmawiał w trakcie przygotowań się poszczególnych uczestników. Jedna osoba z kabaretu zasiądzie na pewno w loży szyderców i jest nas czterech, więc na te cztery spotkania któryś z chłopaków usiądzie
Holandzie i też będzie mógł, no bo w loży szyderców muszę tutaj przyznać i powiedzieć Państwu, że będzie też zasiadała jedna osoba z publiczności, losowo wybrana przez nas, a trzecia osoba to będzie osoba ze środowiska artystycznego znana w Poznaniu, więc będzie takie zróżnicowanie i różnorodność poglądu na danego wykonawcę. Ale czy coś zaprezentujemy? Na pewno, bo nasz repertuar jest dość bogaty, mamy trzy programy, coś z tego na pewno wybierzemy, jeżeli osoby Ale to będą... pozostanie niespodzianką. No niespodzianką, bo my zawsze coś tam przygotowujemy ciekawego na takie okazje. Super, dziękuję Ci serdecznie za nasze dzisiejsze Również spotkanie. Dziękuję. Trzymamy kciuki za przegląd i oby się jakiś zespół albo indywidualna z Poznania. Mam nadzieję, z Poznania że napłyną na dniach. Moi drodzy, to już wszystko na dzisiaj. My widzimy się oczywiście jutro o godzinie 17.30, a o godzinie 18.00 jutro wielki mecz w Poznaniu przy ulicy Bułgarskiej na naszym stadionie. Życzę miłego i spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.